Radio Rebeliant, livestream na YouTubie, X-ie oraz Facebooku. Nazywam się Bogusław Czeczotko, ale to nie mnie trzeba przedstawiać. Zapraszamy dzisiaj na spotkanie z wybitnym dziennikarzem, aktorem, prezenterem telewizyjnym Maciejem Orłosiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Muszę dodać, że Maciej Orłoś od 6 lat też jest YouTuberem i no przyznam, że przed audycją tutaj mieliśmy kilka ciekawych zdań na temat tego, co się zmieniło, więc słuchajcie, no szapoba, jest moc, będzie jeszcze lepiej, także myślę, że będziemy zaczynać. Chciałem dzisiejszą rozmowę zacząć od tego, że przede wszystkim dziękuję za przyjęcie zaproszenia po raz kolejny do naszego obywatelskiego projektu, jakim jest Radio Rebeliant. Macieju, bo tak się umówiliśmy, tak jest. Zapytam wprost. Wiem, że widziałeś grafikę. No właśnie, o ten powrót chciałem zapytać. To jest pierwsze pytanie, które sobie postanowiłem zadać, kiedy dowiedziałem się, że będziemy rozmawiać. Ja widziałem to wejście w nowy Teleekspres po tej długiej przerwie i przyznam wprost, że ja byłem mocno, ale to mocno wzruszony. Po tobie troszeczkę też było widać, ale dałeś radę. Powiedz mi, jakie towarzyszyły tobie emocje w momencie, kiedy już dowiedziałeś się, że tak, podjąłeś tą decyzję, że wracasz, i chciałbym, żebyś ty zdradził kulisy, od kiedy już wiedziałeś, że jest ta propozycja? Wiedziałem, że jest taka propozycja kilka tygodni wcześniej, typu połowa grudnia, także to jakoś tak było i w związku z tym to było dosyć świeże. Natomiast potem byliśmy w blokach startowych, my jako Teleekspres, i wiedzieliśmy, że wystartujemy po TVP Info. To znaczy najpierw wszedł program 19.30, który zastąpił wiadomości. Potem przygotowali grunt do TVP Info i wprowadzili TVP Info, ale po drodze nie było jeszcze przez jakiś moment wiadomo, jaka będzie ta kolejność. W każdym razie no to było takie trochę w blokach startowych. I ja i cały zespół byliśmy na łączach, pod telefonami. Jutro, nie jutro. Nie, jutro jeszcze nie. Pojutrze wątpliwe, ale może po pojutrze tak. A jak nie, to po weekendzie. Przed świętami być może zdążymy, ale będzie decyzja w Wigilię. Wiesz, ten typ. No i tak nas to przeciągnęło do 4 stycznia. Przy czym, co ciekawe, 3 stycznia rano jeszcze była mowa, że to będzie 5 stycznia, a 3 stycznia po południu nagle decyzja, dobra, jutro startujemy. I wtedy pojechałem do studia, żeby zrobić próby, wiesz, tam próbę światła, próbę no, wszystkiego. Albowiem to było studio przyszykowane specjalnie no, dla nas, albo między innymi dla nas, również do 19.30. W każdym razie świeża sprawa i wszyscy się w to wdrażali, nie tylko ktoś taki jak ja, ale w ogóle cała realizacja, bo wszystko było nowe. Dlaczego? No dlatego, że dotychczas, do tych zmian ostatnich w TVP, cała informacja, wszystkie programy informacyjne, łącznie z TVP Info, były nadawane z tak zwanego placu, czyli z Placu Powstańców, z tego słynnego budynku TVP przy Placu Powstańców. Wejście jest zresztą też od Jasnej albo od Moniuszki, no to tam w każdym razie to jest ten budynek i to jest jakby zupełnie inna, to nie tylko chodzi o to, że to inny budynek, ale to inna telewizja w ogóle, inna specyfika, inna technologia, technika dostosowana do programów na żywo w dużej intensywności, czyli do takiego kanału jak TVP Info choćby. No i teraz nagle to wszystko się znalazło na Woronicza, więc tam było naprawdę, naprawdę ja podziwiam wszystkich kolegów i koleżanki, którzy to ogarniali na początku, że oni dali radę, również od strony technicznej. Ale początki nasze, czyli mojej redakcji, też były trudne, bo myśmy mieli zastępcze studio użyczone przez TVP Sport, nie wiem, wróć, nie studio, tylko newsroom. I w tym newsroomie siedzieliśmy wszyscy tacy, wiesz, jeden na drugim, jedna na drugiej, czasami nie mając komputera, tylko trzeba było poczekać, aż ktoś, prawda, tam zwolni i na zakładkę.
I w takiej atmosferze, jakby to powiedzieć, trochę prowizorki, trochę partyzantki, trochę takiej tymczasowości, trochę takiej, w takiej atmosferze, którą ja w pewnym sensie pamiętam jeszcze z czasów PRL-u, kiedy trochę działałem w opozycji, czyli takiej podziemnej trochę atmosferze, a jeszcze dodajmy do tego, że atmosfera nawoornicza wtedy była no, niestandardowa. Policjanci, patroli policji, wiesz, wzmocniona ochrona i to bardzo. Nie można tak było sobie wejść po prostu do tego budynku, tylko trzeba było mieć tam albo przepustkę, albo jeszcze to sprawdzali i tak dalej, więc to wszystko było niesamowite. No i wiadomo, kiedy już przychodził ten moment, jak zacznę za długo mówić, to mi przerwi. Za chwilę, bo już będę chciał dopytać oczywiście. Dobra, kiedy był ten moment tego 4 stycznia, kiedy, że wiadomo było, że już będzie Teleekspres, no to wiesz, najpierw jest, ja to jestem zadaniowy i w ogóle cała redakcja takiego programu musi być zadaniowa. Po prostu o 17 ma się ukazać program, więc od rana jest on przygotowywany i siedzi nad tym cała grupa ludzi, jeszcze w tych warunkach nieoczywistych, która po prostu przygotowuje program. Po drodze różne przeszkody techniczne, a gdzie ten montaż, a czy tych montaży wystarczy, a czy system padnie, czy nie padnie po drodze. I on padał i był podnoszony. I wiesz, i ktoś taki jak ja, no to też tak na użyczonym komputerze, tu kierownictwo produkcji mówi, słuchaj, login masz taki, to tu się zaloguj, dobra, no to wiesz, to wszystko świeże. No i walka z tymi tekstami, to znaczy, żeby zrobić ty, żeby to wszystko tam opracować, dopracować, pozbierać do kupy. Myślenie, jak się przywitać, trochę już tam miałem. Właśnie to przerwę i od razu dopytam, czy no. to przywitanie, bo ono było takie no, bardzo emocjonalne dla mnie, to co mówiłem. Domyślam się, że to było z serca, no bo to było czuć. Ale czy ta presja tego powrotu, ona nie przeszkadzała w wypowiadaniu tych słów? To było przetrenowane wcześniej, czy totalny spontan? Nie. Najlepszy spontan to taki, który jest dobrze przygotowany. Najlepsza improwizacja to taka, która jest dobrze przygotowana. Czyli nie u nas. Nie, wiesz, nie wierzmy w takie rzeczy w programie informacyjnym, który ma mieć 15 minut, a liczy się czas antenowy i tak dalej. Więc tak, masz rację, tam były emocje i ja czułem, że mam w te emocje, ale ja je jakby, że tak powiem, schowałem, bo jak powiedziałem, jestem zadaniowy, program ma się ukazać, ma być profesjonalny. W związku z tym emocje emocjami, ale ja mam to dowieść, po prostu powiedzieć to, co mam powiedzieć. Więc sobie przygotowałem to, co powiem na początku. Ale od samego rana tego dnia byłem bombardowany przez różne osoby pytaniami o to, jak to będzie, jak to będzie wyglądało, jak ja się czuję. I bez przerwy ktoś mi zadawał następujące pytanie, ale to i dziennikarze, którzy dzwonili, i ktoś tu tam przyszedł, wiesz, ktoś z dziennikarzy z zewnątrz, i koledzy, koleżanki gdzieś tam boku, może nie z samej redakcji, ale i znajomi, i rodzina, i wszyscy pytanie następujące, no i jak, masz tremę? Ale powiedz, masz tremę przed tym dzisiejszym. No więc ja tak jak niespecjalnie miałem tremę i nie myślałem o tej tremie, bo jestem zadaniowy, jak już powiedziałem kilka razy, tylko chciałem dobrze zrealizować program, to w którymś momencie zacząłem mieć tę tremę, no bo jak mi tyle razy mówią, że powinienem mieć, to zacząłem mieć, ale na szczęście w dawce takiej, która była do udźwignięcia i w dawce takiej, która by mi nie przeszkadzała w realizacji, wiesz, programu. Natomiast działo się bardzo dużo. Tłum ludzi w reżyserce, przed studiem, wiesz, fotografowie wewnętrzni, zewnętrzni, kamera making of, wiesz, czy tam ze dwie kamery. No, było ostro. To od razu dopytam, bo chwilę czasu minęło od tego stycznia. Czy to idzie w dobrym kierunku, bo no, gdzieś tam widać, że już powiedzmy ci banici, którzy zawładnęli tą przestrzenią medialną, publiczną przez ostatnie 8 lat, no znowu zaczynają się pojawiać w tych studiach. Nie chcę oceniać, czy to dobry pomysł, czy nie, ale sposób realizacji programu z ich udziałem, czy to idzie w dobrym kierunku, czy tu nie mamy jakiegoś
kolejnego powrotu do tego, co było, czyli przychodzi gość, ma określoną narrację, bez względu na to, jak przebiega program, on ma powiedzieć to, co ma powiedzieć, to, co chce powiedzieć, czy to jest dobry kierunek, czy się nie cofnęliśmy tutaj? Jeszcze dopytam, żeby dokładnie zrozumieć, o czym mówisz i o co pytasz. Znaczy, powiem wprost, no, przedstawiciele byłej władzy rządzącej, którzy jakby nie zwracają uwagi na to, jaka jest konwencja programu, czy jaki jest kontekst programu publicystycznego, wywiady na żywo, tylko mają swój przekaz dnia, jak to się szumnie nazywa. I czy to jest dobry pomysł na to, żeby dopuszczać ponownie jakby taką sytuację? Czy tu nie powinno być bardziej stanowcza sytuacja ze strony prowadzącej? No wiesz, trudno mi oceniać kolegów i koleżanki, które prowadzą programy. Być może tak, to zależy od doświadczenia, od programu, oczywiście też od osoby, jaką ma osobowość, od dnia to zależy. Zależy też od gości, to jest bardzo trudne i pewnych rzeczy trzeba się nauczyć, także też weźmy to pod uwagę, co oczywiście dla widzów nie jest żadnym jakimś wytłumaczeniem takim zasadniczym, dlatego że można powiedzieć, jak ktoś prowadzi taki program, to ma to umieć, wiedzieć, jak to robić, ale powiem ci szczerze, że ja bazuję na tym, co ty mówisz, natomiast nie jestem jakimś pilnym obserwatorem tego, co się dzieje w studiach Telewizji Polskiej, w przestrzeni tam TVP Info i tak dalej. Owszem, oglądam, ale no, nie wszystko, nie mam takiej możliwości, żeby wszystko oglądać. No więc cóż, mnie też to denerwuje. Pamiętam, jak Justyna Dobrosz-Oral zaprosiła która zaczęła prowadzić tam program o poranku, tam siódma z hakiem, i w którymś momencie pojawiła się taka informacja, że pisowcy, przedstawiciele PiS-u już będą przechodzić, bo taką decyzję podjął prezes Kaczyński przed wyborami, trzeba się pokazywać i tak dalej. I ona zaprosiła, gdzieś tam na Facebooku to widziałem, że zaprosiła tym razem właśnie przedstawiciela tamtej strony i to był Jacek Ozdoba bodajże. No i potem widziałem fragmenty tego, no rzeczywiście polegało to na tym, że tak jak inni próbowali normalnie rozmawiać, to tutaj się zrobiła ta naparzanka taka polityczna z tym jazgotem ze strony tego polityka, która mi przypomina to, co się działo zresztą w przestrzeni TVP Info przed zmianami, czyli przed grudniem, połową grudnia 2023 roku, kiedy to ten jazgot odbywał się w wykonaniu prowadzących programy ówczesnego TVP Info, takich osób jak, nie wiem, pan Kłeczek czy pani Ogórek, którzy po prostu jazgotali, zagłuszając swoich gości. No więc uważam, że no, tamto to dopiero była masakra po prostu. No niestety, no to jest kwestia kultury osobistej, kultury prowadzenia, nie wiem, debaty publicznej i widocznie oni są tak przyzwyczajeni do tego, że po prostu tak muszą i uważają, że to jest najlepszy sposób i jedyna droga. To oczywiście jest fatalne, ale ja, no dopowiedz, bo ja jeszcze chciałem się odnieść do twojego pytania. Poczekam. Znaczy w pytaniu było zawarte, taka myśl była zawarta, że czy warto ich zapraszać, bo no tyle złego narobili przez tam poprzednie 8 lat, że po co im dawać teraz głos? No cóż, powiedzmy sobie jasno, rola mediów publicznych, tych takich z prawdziwego zdarzenia, w jakim sensie no, przywracamy im właściwy kształt, co nie jest łatwe, o tym okresie, kiedy 8 lat, kiedy zostały no, w dużym stopniu po prostu zrujnowane i zniszczone. A ten kształt i ta właściwa rola polega na tym, że no cóż, media publiczne powinny być maksymalnie obiektywne, maksymalnie bezstronne, mówię teraz o sprawach politycznych, nie tylko, no ale głównie o tym. A co za tym idzie, polega to na tym, że zaprasza się przedstawicieli różnych opcji z dobrodziejstwem inwentarza. Jacy oni są, no tacy są, ale trzeba ich zapraszyć, to jest zgodne ze sztuką dziennikarską. W ogóle oczywiście nie dotyczy tylko mediów publicznych, bo każda szanująca się stacja powinna tak robić. Znaczy, że nie tylko na jedną nóżkę, ale też na drugą nóżkę, ale w mediach publicznych no to już do kwadratu. Do kwadratu.
To może siłą spokoju należy tutaj, że tak powiem, opanować sytuację. Ja może przejdę od razu do pytania, bo tutaj padło takie stwierdzenie PiS, telewizja i Renata ma pytanie z grubej rury, jak to określiła. Ilu funkcjonariuszy PiS jeszcze jest w TVP? Jak współpracuje pan z nimi? Czy w ogóle jest taka sytuacja? No, to znaczy, to jest po pierwsze bardzo ostro postawione pytanie i też bardzo trudne pytanie. Nie potrafię na nie odpowiedzieć. Nie mam pojęcia, ilu funkcjonariuszy, że zacytuję te słowa, PiS pracuje w TVP. Według mojej wiedzy nie ma kogoś takiego jak funkcjonariusze PiS czy TV PiS. Zależy zresztą, jak ich zdefiniujemy, znaczy kogo tak nazywamy. Nie widzę w programach informacyjnych, łącznie z TVP Info, ludzi, którzy dawali swoje nazwiska i twarze do uprawiania propagandy podczas 8 lat rządów PiS-u i podczas uprawiania tego, co oni robili w mediach publicznych, w telewizji publicznej. Nie widzę tych ludzi, ich tam nie ma. Jeżeli się tam, no więc pytanie, jak zdefiniujemy to hasło tam funkcjonariusze TV PiS? Gdzie są granice tej definicji? Kogo my uważamy za funkcjonariuszy TV PiS? Czy na przykład jeśli mówimy o programie informacyjnym, to są prowadzący, czyli twarze, ci ludzie, którzy dają twarze, to są lektorzy, którzy dają głosy, to są wydawcy, to jest szef redakcji, to na pewno, nie? Ale dalej, dziennikarze polityczni, tu nie ma wątpliwości, ale dalej pytanie, gdzie tutaj mamy te granice, które się powinno postawić? Ja mogę jedno powiedzieć na podstawie tego, czego sam doświadczyłem, przeżywałem, że nie postawilibyśmy programu takiego, jak postawialiśmy. Tak, to samo dotyczy innych programów z nowej telewizji polskiej. Mówię o obszarze informacji i publicystyki. Bez częściowo zespołów, które tam pracowały przez poprzednie 8 lat również. To byłoby niemożliwe, bo nie mielibyśmy kim robić, kim zrealizować ten program, bo tam potrzebne było doświadczenie wprawa. Gdyby tam się pojawili sami nowi, to nie ma szans, nie ukazałby się program. Po prostu jeszcze w tych mega trudnych warunkach. Czyli to doświadczenie też jest bardzo ważne. Dobra, chciałbym trochę zahaczyć też o politykę, bo wiem, że jakby nie uciekasz od komentowania bieżącej sytuacji, ale zanim zadam pytanie od Przemka, bo wydaje mi się ono dosyć ciekawe, to tak na koniec jeszcze, czy masz policzone, ile programów Teleekspresu poprowadziłeś? W ogóle czy teraz po czwartym? Nie, ogólnie. Kiedyś to liczyłem, jeszcze jakby na wcześniejszym etapie i wyszło mi, ale właśnie ile mi wyszło. Znaczy na pewno parę tysięcy, ale okay. Bo tak wyciągnąłem średnio, wiedziałem ile, 25 lat pracowałem, średnio w miesiącu załóżmy, że to by wychodziło z 12, 12 razy 24, 12 razy 12, to ile to jest? 10 razy 120, 144. To jest dużo więcej niż gości u nas było, a było u nas ponad 1000 audycji już. 144 rocznie razy 25, 144 razy 25, to tam będzie koło... To my się jeszcze musimy dużo nauczyć i dużo, dużo pracować. Dobra, to co, przechodzimy do pytania Przemka, tylko je tutaj odszukam i wchodzimy w politykę. Czy dla pana istnieje jeszcze koalicja, oddzielne wybory samorządowe, oddzielne wybory europarlamentarne? Widać, że PiS nie ginie, ma się dobrze. Jeszcze raz przeczytam to. Czy dla pana istnieje jeszcze koalicja, oddzielne wybory samorządowe, oddzielne wybory europarlamentarne? No, ta koalicja w głowie naszych głowach, w tym, co pamiętamy z wyborów z października, to ona istnieje, i istnieje w parlamencie, istnieje, wiadomo, mamy większość parlamentarną i to jest taka szeroka koalicja, bo nie tylko koalicja, w sensie koalicja obywatelska, ale koalicji obywatelskiej z trzecią drogą, która się wiadomo z kogo składa i z lewicą. I gdyby nie to wszystko, to byśmy nie mieli większości parlamentarnej i by nie było tego, co mamy.
Tak jest. Natomiast oddzielne wybory samorządowe. No cóż, ja już się nauczyłem, że politycy mają swoje drogi, swoje działania, są często pragmatyczni, czasami trudno ich zrozumieć w różnych sprawach, ale się przy czymś tam upierają. A że PiS nie ginie, no moim zdaniem naiwnością byłoby. Wydaje mi się, że niektórzy ulegli temu. Ja nawet sam trochę ulegałem temu. Znaczy, że po wyborach parlamentarnych pozamiatane. PiSu nie ma, skończył się, wszystko już przegra i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, chyba jest taka tendencja w narodzie, że mamy nadzieję, że to miało być szybciej niż się dzieje, ale no wczoraj na przykład mieliśmy spotkanie z panią prokurator Ewą Wrzosek i ona, możecie to odsłuchać na naszym kanale, doskonale wytłumaczyła, na czym polegają postępowania, które mają doprowadzić do rozliczeń, a w narodzie czuć taką chyba no chęć zemsty troszeczkę, żeby krew się polała. Tu coraz bardziej słyszymy o wielkich kwotach, o wyłudzeniach, ale nadal nic. No. Tak, mamy różne perspektywy i myślę, że te bańki mają jednak duże znaczenie, że żyjemy w swoich bańkach. Ja dobrze pamiętam takie teorie, czy takie opinie ekspertów, politologów dotyczące tych baniek i tego, jaki jest elektorat Prawa i Sprawiedliwości, czy też w ogóle prawej strony, że mianowicie tam jest tak dużo przekonania, tak dużo niezawisłej, takiej nieskazitelnej wiary dotyczącej tego, że to jest właściwy kierunek, wiary utwierdzanej i przez Kościół, i przez media publiczne, które prowadziły przez te lat tę swoją propagandę i tam tłukły do głów, że PiS jest no, najlepszy i może nie być idealny, ale to nie ma znaczenia. I to zresztą Kaczyński parę razy gdzieś mówił, sam mówił, my nie jesteśmy perfekcyjni, ale my chcemy dobrze, mamy dobre intencje. I tutaj być może żadna afera, największa jaką możemy sobie wyobrazić, mimo że mieliśmy tych afer sporo, nie zrobiłaby krzywdy PiS-owi w takim sensie, takim decydującym o być albo nie być tej formacji. Czyli, że ten twardy elektorat, że tam co, że komisja Smoleńska, Macierewicza, koszty nie wiadomo na co to poszło i w ogóle nic, nie bardzo wiadomo, był zamach. Był zamach i to lewactwo tylko próbuje to przykryć. Tak że jest. Tam co, Fundusz Sprawiedliwości, że co, że arcybiskup Jędraszewski będzie mieszkał w pałacu po przejściu na emeryturze? Dzisiaj Chorała dzisiaj powiedział, że te 1,6 miliarda to w sumie to jest koszt operacyjny, to każda firma musi się liczyć. No więc właśnie. Dajmy spokój, co to jest tam w perspektywie. No tak. Tak, i wiesz. 1,6 miliarda. No. Ja wyliczyłem, że to w 100 złotówkowych banknotach to jest 15 ton. No to w jednym tirze można to wywieźć. No umówmy się, tak. No więc właśnie, o czym my mówimy. No tak. Tutaj wiesz, a te wszystkie fundusze sprawiedliwości, czy tam Villa Plus, czy wybory kopertowe, 70 milionów, no każdy może się pomylić. To był taki czas nieoczywisty, tam Pegasus. No, może trzeba było ich, niemożliwe, żeby to... No, ale przecież sądy to klepały, więc nie ma co. No. To sędziowie tak. Są winni, bo to oni dali zgodę. No. Tak, a argumenty dotyczące na przykład Trybunału Konstytucyjnego, czy Sądu Najwyższego, czy w ogóle system sprawiedliwości, no to też jest jakby nieistotne. No. Może coś tam było, ale najważniejsza jest dobra wola i na pewno mają rację. No, moim zdaniem to tak działa, więc no, tylko, że było widać to pospolite ruszenie w październiku i młodzież, i kobiety tutaj dali czadu i im chyba w dużym stopniu zawdzięczamy to zwycięstwo. No, ale trudno było się spodziewać, że PiS nagle w ogóle przestanie istnieć. Ten elektorat jest i poszedł na te wybory samorządowe. Ale ja się nie spodziewałem czegoś innego. No to ten wynik jest mniej więcej taki jak wyborów parlamentarnych. No znaczy skala tak, porównując do frekwencji, no to jakaś tam żółta kartka jest, ale tak. No ale okej, no skala wyniki, no to tam chyba ktoś to wyliczał, że nawet PiS tam stracił delikatnie na tym. No więc właśnie. Układ mandatów jest jaki jest, no trudno, to tak się ułożyło, ale globalnie tak, można powiedzieć, że na remis,
chociaż ja będę stał na stanowisku, że ja nie widziałem kampanii wyborczej. Rozmawiałem z Rafałem Trzaskowskim, z panem prezydentem Warszawy przed wyborami i zadałem mu pytanie, czy to nie jest za późno, bo on dał znać, że pan premier Donald Tusk w tym tygodniu będzie jeździł po kraju i tak się zastanawiałem, czy ten rzut na taśmę Donalda Tuska na kampanii wyborczą, której nie było widać, no chyba gdzieś tutaj trochę falstart. Takie mam zdanie. Tak, ja też nie widziałem kampanii wyborczej, to prawda. Tu się z tobą zgodzę absolutnie. Jedyne, co widziałem, również jeżdżąc po Polsce, a dużo jeżdżę, to co zawsze, czyli masa plakatów wyborczych na różnych płotach, na różnych ścianach i tak dalej. Masa to po prostu, gdzie kierowca jak przejeżdża, to tylko, wiesz, zerknie, mówi koalicja czy PiS tam? No, koalicja, dobra, nasi górą tutaj w tym, ale tak poza tym to zgadzam się z tobą, tylko że spójrzmy na to wszystko od takiej strony czysto ludzkiej. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że właśnie wygrane są wybory parlamentarne. Był to ogromny wysiłek. Przecież politycy to też tylko ludzie. To nie są nadludzie. To nie jest sztuczna inteligencja. To nie są cyborgi. I nowy rząd i cała ta formacja polityczna właśnie robi porządki w Polsce, co jest okupione dużym wysiłkiem. To jest ciężka praca. I teraz jeszcze trzeba, wiadomo, ale pytanie, gdzie są te granice wytrzymałości, czysto fizycznej, psychicznej i fizycznej. Trzeba jeszcze robić kampanię wyborczą. No, wiesz, nie łudźmy się, to wszystkiego się nie da zrobić, więc ja tutaj biorę ten margines i pamiętam o takiej sprawie. O tym. Czyli jesteśmy usatysfakcjonowani z uwagi na wyniki mniej, na frekwencje, ale ta pierwotna praca, czyli odsunięcie PiS-u od władzy, gdzie wiele osób naprawdę postawiło wszystko na jedną szalę i nawet więcej, to tak, no to... Tak, poza tym tak perspektywicznie, to cokolwiek pan prezes Kaczyński będzie mówił na temat tego, jak to oni sobie będą teraz wygrywać kolejne wybory, 10. z rzędu i tak dalej, do Parlamentu Europejskiego, prezydenckie, kolejne parlamentarne, to nie sądzę, jeżeli oni czegoś nie zmienią u siebie wewnętrznie, wręcz być może prawdopodobnie wielce sam prezes Kaczyński jest największym problemem PiS-u, to oni będą mieli ten twardy elektorat, ale ich twardy elektorat charakteryzuje się tym, że jest wiekowy i jego nie będzie coraz więcej, mówiąc tak bardzo delikatnie. Natomiast tego elektoratu młodego, który w większości nie jest ich elektoratem, będzie coraz więcej, więc jakby czysta matematyka pokazuje, że jeżeli czegoś nie zmienią, to nie ma przed nimi przyszłości. Ostatnio mieliśmy dyskusję w naszym pokoju Twitter Space, tak zwanym, czyli na X-ie, i tam padła informacja, że w tej kampanii, której nie widzieliśmy, nie było propozycji dla młodzieży, która gdzieś tam dała żółtą kartkę frekwencyjnie, jakkolwiek to nazwać. Czy miałbyś jakiś pomysł, w którym kierunku politycy powinni się zwracać do młodzieży, czy to jest socjal, czy to jest bardziej edukacja, no, szukam pomysłu. Ja nie mam pojęcia, nie znam, nie jestem socjologiem, nie prowadzę, wiesz, żadnego instytutu badawczego, natomiast słyszałem w radiu innym niż wasze, za co przepraszam, ale tam słyszałem. O, nie jesteśmy jedyni, wiadomo. Dane, które mówią o tym, że w stosunku do wyborów poprzednich samorządowych, czyli w 2018 roku, to mamy zwiększoną frekwencję w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza grupa to są 20-latkowie, tam 18-29, a druga grupa to jest 50-latkowie. Dokładnie nie pamiętam, 50-latkowie, ale do jakiej granicy to nie wiem. Czyli by to przeczyło tej tezie, że młodzi, czyli jednak poszli bardziej niż wtedy, choć oczywiście nie poszli tak bardzo, jak poszli w październiku. Ale czym? No, ja myślę, wiesz, bo to, no znowu to jakiś socjolog powinien się wypowiedzieć, znaczy... zaryzykujmy, no nie bójmy się. No. Nie, no ale wiesz, bo jak duże znaczenie mają środowiska, ma ta przestrzeń, w której młody człowiek się mieszka, się wychowuje, czy jakby naprawdę małe miasteczka i wsie się bardzo różnią od dużych miast, a te największe, od tych największych tym bardziej, ale
Ja pamiętam zresztą, jak sam Kaczyński kiedyś jakoś skomentował to w ten sposób, że wracał do domu z parlamentu późnym wieczorem i jechał, to było już tam wiosna późna, ciepło było, jechał gdzieś tam, wiesz, typu Nowy Świat, krakowskie przedmieście, widział tłumy młodych ludzi. I on wtedy to skomentował w ten sposób, że on wie, że to nie jest ich, to nie, oni nie będą na nich głosować. Można się starać, ale nie, no ale to nie znaczy, że nie mamy szans, no bo myślę, że oni nie mają żadnych szans, żeby tych ludzi zjednać, żeby ich przyciągnąć jakimiś hasłami patriotycznymi, pseudopatriotycznymi, czy nacjonalistycznymi, czy jakoś pójście w tę stronę, tylko jakieś pragmatyczne rzeczy i dosyć konkretne, czyli na przykład czego młodzi ludzie potrzebują, pracy potrzebują, dobrej pracy potrzebują. Edukacji przede wszystkim. Edukacji dobrej na potrzebują. Na poziomie, nie? No. Tak. Potrzebują jakiejś perspektywy. Potrzebują, no tak, perspektywy potrzebują po prostu. No. Niedawno podawaliśmy w Telekspresie takie dane, że do 2000, teraz nie pamiętam, poczekaj, bo szybko to obliczę, 60 roku, no wiem, to jest ileś tam lat, ale że populacja Polski zmniejszy się o 9 milionów osób. Więc, no więc nie tylko młodzi potrzebują czegoś, ale my wszyscy potrzebujemy czegoś, żeby iść w odpowiednią stronę, a nie na przykład, żeby się wyludniać, a wyludniamy się dlatego, że młodzi nie mają perspektyw. No i tak dalej. Okay. No nie wiem, jakoś coś w tę stronę. Dobrze. To teraz tak, przerwa na łyk wody, ja zrobię małą reklamę, znaczy jak zwykle poproszę o subskrypcję, dzwoneczki, zrzutkę Patronite'a. Kochani, dzisiaj piątek, więc tradycyjnie o 19 na naszym profilu widzieliście nasz rozkład jazdy na przyszły tydzień. Pozwolę go sobie teraz wyświetlić, tylko technicznie muszę tutaj do tego podejść. Więc mili moi, zapraszamy Was w poniedziałek, noc na Z, we wtorek pani minister Izabela Leszczyna. To jest 19.30 standardowo. We wtorek o 21.00 pan Błażej Kmieciak. W środę będę miał bardzo dużą przyjemność również poprowadzić audycję z panią Elizą Michalik, no a w czwartek pani Marta Wcisło, więc jak to mówi nasza szefowa Sylwia, tydzień petarda, a wiem, że kolejny będzie jeszcze lepszy, także zapraszamy. Szukajcie nas na social mediach, jesteśmy wszędzie, X, Twitter, Facebook, Instagram też i TikTok, i na YouTubie też zresztą nas widzicie, także zapraszamy. Czekamy na Wasze pytania w komentarzach i za chwilę do Was wrócimy. No dobra, to tak, mieliśmy to, co było, miły powrót do Teleekspresu, trochę o telewizji, trochę o polityce. To może teraz zapytam o przyszłość, jakie plany? Czy są jakieś obszary, które chciałbyś jeszcze zrealizować, a które gdzieś tam są na tej liście? Przed przejściem na emeryturę? Na przykład. Nie, chciałem zameldować i oświadczyć, że nie przechodzę, nie ma czegoś takiego dla mnie jak przejście na emeryturę, więc nie myślę w tych kategoriach. To znaczy, po pierwsze jest kwestia mojego kanału na YouTubie, który zamierzam utrzymywać, podtrzymywać, aczkolwiek w ostatnich tygodniach, powiedzmy, były pewne obstrukcje w tej sprawie, które wynikają z bardzo takich prozaicznych rzeczy, jak to, że mi trochę zabrakło już energii i czasu, ale zdecydowanie zamierzam podtrzymywać ten ogień. To od razu powiem, że chcielibyśmy też wesprzeć i zachęcić do subskrypcji. Jak nie nas, to Macieja, żeby rozpalić ten ogień na nowo, bo ja przyznam wprost, przeglądałem i jestem subskrybentem, ale dzisiaj tak pod kątem, powiedzmy, zawodowym, tak to nazwę, przejrzałem i jestem pod wielkim wrażeniem, jaki tam jest porządek, jaka tam jest siła przekazu, więc gratuluję, super wyniki i trzymam kciuki, myślę, że to tak. Idzie w bardzo dobrym kierunku. Bardzo Ci dziękuję za te miłe słowa, przekażę też mojemu menedżerowi Adrianowi Jasińskiemu. Tak, pozdrawiam, bo dzisiaj też mieliśmy... Uwa, no właśnie, ale też zespołowi, który mnie w tym wspiera, w sensie montaż i cała oprawa. Nie jest to liczny zespół, zaledwie 4-5 osób, ale tak mojemu synowi Antkowi, który tam uzupełnia o kącik kulturalny. Natomiast
To jest jedna rzecz, to jest jedna rzecz. W ogóle media społecznościowe są dla mnie ważne, więc z kanałem na YouTubie na czele, ale mówiąc szerzej, to w ogóle media społecznościowe. Natomiast jeśli chodzi o sprawy telewizyjne, to nie wszystko zdecydowanie mogę powiedzieć i chcę powiedzieć. Natomiast plany są takie, że żebym moją przygodę z telewizją, że tak powiem, rozszerzył. A kiedy to się stanie, no prawdopodobnie wraz z ramówką jesienną, czyli trzeba jeszcze trochę poczekać. Zdecydowanie jest za wcześnie, żebym coś więcej mówił na ten temat. Na razie jestem mocno w Teleekspresie i razem z całym zespołem pracujemy nad tym, żeby Teleekspres wzmacniać w takim sensie jakościowym, w sensie wyrazu, w sensie pomysłów, które tam są. No bo też walczymy, nie umówmy się, uwagę widzów. Tutaj przy okazji taka uwaga na marginesie. Otóż spotykamy się czasami z takimi zarzutami, nie tylko Teleekspres, ale w ogóle programy TVP, że oglądalność spadła. No więc okej. Dlaczego spadła oglądalność? No ciekawe, dlaczego spadła oglądalność. No to powiedzmy sobie tak, po pierwsze, jeżeli się psuje stację, markę, brand przez 8 lat, no to ludzie, którzy oglądali to wcześniej, a w każdym razie część z nich, zapomina o tej stacji, po prostu wyrzuca kanał ze swojej kablówki, odzwyczaja się od włączania programu typu Wiadomości o 19.30, Teleekspres o 17.00, Panoramy czy TVP Info. Ogląda sobie programy w innych stacjach, które woli, bo się tam przerzucił. A kiedy nastąpiła zmiana, tutaj niedawna, to te nawyki pozostały. I ciężko sobie wrócić. Wiesz co, mówię, no ale tak, ja to słyszę bez przerwy. Mhm. Często słyszę takie, znaczy dialog jest taki: o, panie Maćku, jak miło pana widzieć, super, no może pan kiedyś jeszcze wróci do tego Teleekspresu. Ja mówię, no wróciłem właśnie, od 3 miesięcy jestem. A, tak? Nie wiedziałem. Nie, no to może zacznę oglądać, bo wie pan, myśmy przestali w ogóle TVP oglądać przez tyle, więc nie jest łatwo tak odzyskiwać tych widzów, bo oni są gdzie indziej. Oni nie mają tego nawyku. A kto zarządza TVP tym? Kto zarządza? Bo może jakiś baner trzeba wywiesić ogólnopolski. Mówisz o marketingu i tak dalej. No to dobra, no może tak się stanie. Zresztą ja nie znam planów biura marketingu TVP. Jedno jest pewne, że wiesz, tam wszyscy oni ciężko pracują od już tam dobrych kilku miesięcy nad tym, żeby. Przecież Telewizja Polska to jest ogromna organizacja, wielowątkowa organizacja, i przywrócić, odnowić, odrodzić, naprawić ją w różnych sektorach, w różnych obszarach, to jest ciężka praca, która nie będzie trwała 2 tygodni, 2 miesięcy, 4 miesięcy, tylko to trwa i będzie trwało dużo dłużej, plus oczywiście są kwestie różne prawno-finansowe. Myślę, że tam się może skończyć na paru procesach, już jakieś tam zajawki były na ten temat. Była kontrola NIK-u, jak wiemy, która wykazała różnego rodzaju nieprawidłowości, więc strasznie to jest wszystko trudne. Ale zadałeś mi pytanie, ja chyba odbiegłem od tematu, a zapomniałem, jakie było pytanie. O plany oprócz emerytury. A, no to już powiedziałem, no poza tym pracuję nad 2 książkami, no i z moją partnerką Pauliną Koziejowską mamy podcast zupełnie z innej beczki, zupełnie niepolityczny, psychologiczny, o związkach. Nazywa się ten podcast W Związku i my zapraszamy psychologów, raz był też socjolog, ale głównie są to psychologowie, którzy mówią, z którymi rozmawiamy o różnych aspektach, które dotyczą relacji między parami, w parach. Także i dobrze nam idzie ten podcast. Jesteśmy w rankingu Spotify w pierwszej setce. Także. Super, no to duży sukces. To jeszcze zapytam, bo tak, no mamy taki obraz, że ta praca w telewizji to jest obciążająca, nie ma co ukrywać. Zresztą każda praca jest obciążająca, ale jak tak najprościej domowymi sposobami można sobie poradzić z tym stresem, żeby się wyłączyć, wyjść ze studia, wejść w ten tryb taki
pozazawodowy, taki bardzo prywatny, rodzinny, jak to się robi? Czy to się da zrobić? Da się zrobić, jeżeli już się ma jakieś doświadczenie, a ja już to doświadczenie mam wieloletnie i to mi pomaga. To znaczy, że sobie przełączam w głowie. Wiesz, kiedyś było tak, na początku mojej drogi w telewizji, ale to trwało przez wiele lat, że ja strasznie przeżywałem każdy program. I na przykład z moim kolegą, lektorem, Markiem Wilkiem, który teraz też zresztą czyta, jest głosem Teleekspresu, często zostawaliśmy po programie i omawialiśmy, co tam poszło dobrze, co nie poszło dobrze, co można by było lepiej i gryzły mnie różne rzeczy, jak nie zrobiłem, wiesz, nie wyinterpretowałem czegoś albo się zaciąłem gdzieś w jakimś miejscu, gdzie się nie chciałem zaciąć, no bo człowiek jest perfekcjonistą, więc chciałby, żeby było w 100% idealnie. I tak było i wiesz, no i trudno było zrobić taki przełącznik, wyłączyć się. Ale teraz już tak nie jest. Ja się nauczyłem przez te wszystkie lata, że i tak nie jestem cyborgiem. Okay. Jestem tylko człowiekiem, nie wszystko ode mnie zależy. Robię co mogę, żeby było jak najlepiej, no ale cóż, nie kruszę kopii i nie rozpaczam i nie analizuję, nie roztrząsam różnych rzeczy, które się tam po drodze trafiły. Ważne tylko, żeby jeżeli mówimy o czymś, co nie ma nie iść tak, jak chcemy, żeby szło, to żeby to nie były jakieś rzeczy fundamentalne, jakieś najważniejsze, że się zrobi jakiś potworny błąd merytoryczny, który będzie, wiesz, oj, takim czymś bardzo niefajnym. No to tego oczywiście za wszelką cenę należy unikać, bo chodzi o ten profesjonalizm, żeby ten profesjonalizm był. To zanim wrócimy do polityki, bo widzę, że tutaj kolejne pytania spływają w temacie, który też chciałem poruszyć trochę na koniec, a mianowicie o przyszłych wyborach prezydenckich, to chciałem zapytać może trochę o sport, o dyscypliny sportowe, które gdzieś tam są bliskie twojemu sercu. W sensie do uprawiania czy do oglądania? Na przykład, czy jakie masz ulubione dyscypliny, które oglądasz, celebrujesz, a takie, które też sam uprawiasz na przykład, albo zachęcasz do tego, żeby... To znaczy w ogóle sport mi towarzyszy przez całe życie i parę rzeczy różnych dyscyplin liznąłem mniej lub bardziej, ale niektórych nawet tak bardzo, no, bardziej intensywnie, na przykład trenowałem biegi średnie na Skrze Warszawa, na przykład jeździłem dużo konno, bez przerwy grałem w piłkę, w zimie bez przerwy graliśmy w hokeja na lodzie, te łyżwy były obecne, natomiast no rower oczywiście, nie, no tego było strasznie dużo, ale czasy sprzyjały, bo nie było smartfonów, nie było internetu i bardzo dużo się więcej czasu poświęcało na życie sportowo-podwórkowo-koleżeńskie, natomiast no teraz to tenis oczywiście, narty w zimie, rower, konie, tylko mogę. Nie, konie mi, wiesz co, wdrażałem się, bo córka przez no, ileś tam lat bardzo mocno weszła w tematy końskie, więc ja jej towarzyszyłem w stajniach i chodziłem tam. No dłuższa historia, ja po prostu przed laty, kiedy byłem zakochany w koniach, to jeden koń mnie potraktował z buta, można powiedzieć, okay, a raczej z kopyta i mi trochę przeszło i niestety to nie są rzeczy, które można się pozbyć. Ja później jeszcze jeździłem konno, ale już nie wróciła mi ta pasja taka bezwarunkowa. Więc konie na co dzień niestety nie, natomiast tenis, narty, rower. No i jak już wiesz, nie, jak już nie mam czasu, no to wyrabiam kroki. Dobry. A technologia, jakieś gry komputerowe, czy raczej analog? Nie, wiesz co, nie, na gry to już nie mam czasu. Nie. Niestety czasem znajduję czas na seriale na Netflixie czy na innych platformach. No moment, bo mamy tutaj pytanie o serial, ale ja nie wiem, czy odszukam już sekundę, bo tutaj było, mignęło mi przez chwilę, ale nie było to w naszym temacie. No ja nie ukrywam, że też jestem trochę serialowy, ale u mnie to jest tak, że jak ja zacznę, to później muszę się cofać, bo niestety mogę to trochę wieczorem oglądać i dopiero. Tak. Mayday pyta, o co pyta? O From. Nie znam serialu From. Nie znam. From. Poczekaj, From. A jak to jest po polsku? Stamtąd? Trzeci sezon.
Znaczy, jeżeli to jest ten, o którym myślę, stamtąd, bo nie pamiętam tytułu oryginalnego, to zbliża się sezon drugi, a nie trzeci, bo ja znam tylko, a nie, faktycznie może tam były dwa sezony. To może Mayday napisze jeszcze raz za chwilę. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten sezon, o ten serial, o którym ja myślę, to oczywiście jestem mega wkręcony. Jak tylko się ukaże, to WTS, WTS-em, Teleexpress, Teleexpressem, ale trzeba będzie... Będzie urlop. Będzie urlop. Tak, no tak. Urlop też się należy, no czemu nie, prawda? To jak jesteśmy przy Teleexpressie jeszcze, to czy Renata pyta, czy też wyświetlę, czy miał pan już wpadkę w nowym TVP Teleexpress? Pytanie, co nazywamy wpadką, bo jeżeli wpadką nazywamy, nie wiem, przejęzyczenie, ale myślę, że nie o to chodzi. No to takie rzeczy w programach na żywo się zdarzają regularnie każdemu i trudno, żeby się nie zdarzały. To jest coś zupełnie naturalnego. Natomiast takich większych wpadek to nie tyle była wpadka, tylko awaria techniczna. To było niedawno. To było w czasie świąt teraz, że nagle dźwięku nie zabrakło. Zaczęliśmy program i się okazało, że obraz jest, a dźwięku nie ma. I nikt nie wiedział, co z tym zrobić. Nikt nie wiedział, jaka jest przyczyna. Oczywiście w pewnym sensie, czy jakąś ważną przyczyną, mówiąc tak bardzo ogólnie, jak się okazało, było to, że jesteśmy na Woronicza, a nie na placu. Znaczy, gdybyśmy byli na placu, to by coś takiego się nie mogło zdarzyć. Z różnych tam, wynika to z różnych uwarunkowań technicznych, systemu, etc. W każdym razie, no to było, zdjęto nas z anteny, zeszliśmy wtedy z anteny, przez parę minut nas nie było, jak wróciliśmy, to trzeba było na bieżąco skracać program i drżeć o to, żeby się to już tego dnia nie powtórzyło. No, przetrwałem jakoś, ale no, to był taki moment też nietypowy, bo już nie pamiętam. To zejście z anteny to technicznie się robi, nie wiem, jednym guzikiem, wydawca decyduje, wciska i nas nie ma. No, pamiętam, kiedyś były takie plansze, przepraszamy za usterki. No, no to się kwalifikowało do czegoś takiego, tylko teraz są inne możliwości, tam chyba na moment się nawet pojawiła jakaś plansza typu TVP, nie przepraszamy za usterki, TVP, potem wrzucili tam chyba jakieś promo takie wewnętrzne, telewizyjne programów, coś takiego. W tym czasie ekipa bardzo liczna w reżyserce, wiesz, w tym takim ogniu walki, żeby to naprawić, próbowała zrozumieć, co się stało. No i w końcu to zrobili, ale trwało to ładnych parę minut, wtedy nas nie było, więc no więc to są takie rzeczy nieprzyjemne, których się nie lubi, już poza wszystkim. Poza wszystkim to chodzi też o to, że praca jakiejś tam grupy ludzi poszła na marne, bo ileś tam materiałów się nie ukazało w tym programie i w tym, i w Teleexpressie Ekstra. Więc duża szkoda. Natomiast no ja znowu szczerze mówiąc jestem już na takim etapie, że w sensie wieku PESEL-u i doświadczeń, że nie kruszę kopii, znaczy przyjmuję to. No trudno, czasami się zdarza. Urządzenia nie są idealne, pracujemy w takich warunkach, w jakich pracujemy, nie są one oczywiste i różne rzeczy się mogą zdarzyć. Oby nie codziennie odpukać, oby nie regularnie. To jak jesteśmy przy technice i przy technologii, to mam takie pytanie, bo często zdarza mi się złapać na swoim myśleniu albo na wypowiedziach moich znajomych czy rodziny, że pokazywane są statystyki, powiedzmy, w sondażowni i każdy mówi, no do mnie to nikt nie dzwoni. To teraz wrócę do sytuacji, gdzie pokazuje się, że dzisiejszy program oglądało ileś tam milionów ludzi. To też polega na tym, że się, nie wiem, wydzwania tych ludzi, czy to jest jakiś miernik odbioru sygnału z poszczególnych nadawców, na przykład telewizji kablowej, czy jak to działa? Nie jestem ekspertem i dokładnie tego nie wytłumaczę, ale mogę powiedzieć ogólnie. Znaczy, w przypadku TVP, te badania dla TVP robi firma Nielsen, konkretna firma, która się w tym specjalizuje. No i ogólnie bardzo mówiąc, oni wybierają grupę badawczą, czy ją jakoś tam składają, dobierają, która jest reprezentatywna dla całej Polski. Składa się z 3-4 tysięcy ludzi, nie pamiętam tych danych dokładnie. I ci ludzie mają zamontowane urządzenia na swoich odbiornikach telewizyjnych, na swoich modemach, nie wiem na czym tam, do odbioru telewizji, pewnie na różnych.
No i w ten sposób to jest badane, a później, jak w każdym badaniu opinii publicznej, które są realizowane przez instytuty badawcze, z tego są wyciągane i przedstawiane liczby, które są no, w jakimś tam sposób reprezentatywne, ale nieprecyzyjne, nie tak dokładne, jak to, co mamy w internecie. Ta różnica, bo te narzędzia internetowe, czyli na przykład w kanale na YouTubie, pokazują oglądalność, zasięg z dokładnością do jednego wyświetlenia, to, więc to jest nieporównywalne w ogóle. No ale rozumiem, że po prostu nikt nie wymyślił lepszego sposobu na badanie oglądalności. Tylko że z tym YouTubem to też jest tak, że trzeba chwilę poczekać, bo są duże rozbieżności. Czasami, nie? Tak, można zrobić smutną minę, mieć słabszy dzień, a otworzyć rano internet, zobaczyć, że jednak okej, poszło. Znaczy wiesz, jeżeli masz takie narzędzie jak YouTube Studio, no to wtedy możesz zobaczyć to, jaka jest różnica między tym, co widzisz na YouTubie, w aplikacji na przykład YouTube, a tym, co ci pokazuje to narzędzie i tam po prostu ono szybciej liczy i tam masz rację, czasami różnice są znaczące. Zdecydowanie. Dobra, bo mamy jeszcze tylko 10 minut, więc chciałbym delikatnie przyspieszyć i tak jak mówiłem, chciałem też wrócić do wyborów prezydenckich, bo one się zbliżają. No mamy gdzieś tutaj najprawdopodobniej lidera po wyborach samorządowych, czyli Rafał Trzaskowski. Wyświetlę pytanie Sylwii, ale trochę je rozszerzę w mojej wypowiedzi, mianowicie czym kieruje się pan przewodniczący Czarzasty, który po klęsce w Warszawie zapowiada, że nie wyklucza wystawienia pani Biejat w wyborach prezydenckich, mając w partii Dziemianowicz-Bąk czy Kotulę? To znaczy, nie chcę zapytać, czy Polska jest gotowa na kobietę, bo to absolutnie nie w tym kontekście, ale czy to nie jest czas na to, żeby faktycznie gdzieś wstrząsnąć takim stanem konstans, że mamy, no mamy coś, kogoś innego? Rozumiem i pójść właśnie taką metodą wstrząsową, że nagle mamy tych takich zastygłych, znanych kandydatów czy do funkcji prezydenta, czyli na przykład teraz to są Rafał Trzaskowski, to jest Szymon Hołownia, o którym się mówi, no i w tych sondażach tam wysoko klasuje się Mateusz Morawiecki, który zresztą nie wiadomo, czy będzie kandydatem PiS-u, a tu nagle by wyskoczył, no wiesz, Leszek Miller kiedyś wymyślił Magdalenę Ogórek, liczył na to, że to zadziała w podobny sposób, niestety nie zadziałało. Być może tak, natomiast jakby to powiedzieć, ja nie jestem jakoś specjalnie emocjonalnie związany z tą formacją polityczną i jak ktoś mnie pyta, a co myśli, czym się kieruje pan Czarzasty, który robi to, no to mogę odpowiedzieć, no to trzeba zapytać pana Czarzastego. Ja się ani na tym nie znam, ani się tym specjalnie nie ekscytuję i nie interesuję, co nie znaczy, że mnie nie interesuje to, kto będzie prezydentem Polski, bo to mnie bardzo interesuje. Ale mówiąc zupełnie szczerze, to nie wierzę, żeby ta formacja, czyli lewica, mówiąc ogólnie, żeby oni odnieśli jakiś sukces w tych wyborach. To nie ten moment, może kiedyś. Niezależnie od tego, kogo by tam wymyślili. Wydaje mi się, że ta, że tak powiem, wyniki w Warszawie mogą być mocno miarodajne, jak już rozmawialiśmy o sondażach, o sondażowniach. To zapytam też od strony takiej medialnej jeszcze, a jak oceniasz sytuację, że premier Donald Tusk nie powołał rzecznika prasowego jeszcze? No, pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, bo przyznam szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym, jakoś się wszyscy przyzwyczailiśmy, chyba że nie ma rzecznika rządu. No, fakt pewnie powinien być. Można powiedzieć tak, że dla wielu osób, nie tylko dla samego Donalda Tuska, Donald Tusk jest najlepszym rzecznikiem rządu. I widocznie na tym etapie nie potrzebuje kogoś takiego. A czy to jest słuszne, czy niesłuszne, trudno mi powiedzieć, bo to on wie najlepiej, jego najbliższe otoczenie. Myślę, że ma też kilku rzeczników, którzy działają w różnych obszarach, czyli takim rzecznikiem Tuska w obszarze wymiaru sprawiedliwości jest Adam Bodnar, w wymiarze wojskowości jest Kosiniak-Kamysz, wicepremier, w wymiarze kultury jest Bartłomiej Sienkiewicz, no i jeszcze moglibyśmy parę osób wymienić. No ja to tak rozumiem. A czy to nie jest tak, że... Albo przepraszam, jeszcze tylko dokończę. Trzymaj to, co chciałeś. Albo po prostu nie znaleźli jeszcze takiego kandydata,
który byłby wolny, no to w tym sensie nie miał innych zadań ważnych, jednocześnie i taki, który by spełniał te warunki, czyli byłby taki, który byłby wystarczająco mocny, bo to musi być bardzo mocny zawodnik. No właśnie i tu chciałem powiedzieć, bo zaraz jeszcze dokończę, mam kontrargument do tego, że nie ma kandydata, ale co chciałem powiedzieć, miałem trzymać i trzymam. O kurczę. Może chodzi o to, może chodzi o siłę przekazu tej informacji, że to nie jest jakby jakaś osoba trzecia, tylko to mówi premier, to mówi Donald Tusk, to mówi Adam Bodnar, to nie mówi ktoś, kto ma tylko przekazać komunikat albo myśl premiera czy myśl ministra, ale mówi to sam minister bądź sam premier. Ja mam takie wrażenie, że tu chodzi właśnie o siłę przekazu. Bardzo możliwe, że o to chodzi i to się też, tu się pewnie zgadzamy, bo się sprowadza też do tego samego, że musiałby to być bardzo mocna osobowość, mocna postać, która będąc jednocześnie jakby w cieniu tamtych polityków, no bo nie może wychodzić na pierwszy plan, nie może być od nich znacząco słabszy, nie wiem, merytorycznie, osobowościowo, czy jeśli chodzi o wyrazistość i o sprawność w ogóle medialną, kontaktu z mediami. Więc może tak być rzeczywiście, to co ty powiedziałeś, to może nie ten czas, może jeszcze nie przyjdzie czas na rzecznika albo rzeczniczkę rządu. To dokończę odnośnie kandydata, bo mamy w radiu swojego, znaczy część osób z naszej redakcji ma swojego kandydata, który też jest, można powiedzieć, przyjacielem Radia Rebelian z uwagi na to, że jest naszym gościem raz na jakiś czas i jest to Andrzej Rozenek, ale był w cieniu, zna polityków, wie gdzie uderzyć, żeby przekaz doszedł do dziennikarzy, może tutaj, ale powiedział, że nie miał takiej propozycji na dzisiaj. A, ale nie powiedział, czy ktokolwiek miał taką propozycję, no. Nie wiemy tego. No, nie. Ciekawa sprawa rzeczywiście, ale muszę przyznać, że nie odczułem braku rzecznika rządu dotychczas, więc może jak odczujemy taki brak, to wtedy się okaże, no dobra, zostawmy ten wątek, bo można by pewnie dłużej o tym dyskutować, uruchamiać wyobraźnię, ale czas ucieka. Dobra, to my będziemy już kończyć powoli, a powiedz mi, czy masz może jakieś na koniec słowo do naszych widzów, do swoich widzów, do naszych subskrybentów, które chciałbyś przekazać, może jakieś dobre słowo albo jakąś dobrą radę? Nie no, od dobrych rad to jestem daleki, natomiast myślę, że bardzo są w cenie, ważne są bardzo media niezależne w Polsce i Radio Rebelian, czyli wy się w to wpisujecie i one, ponieważ nie są komercyjne, no to potrzebują po prostu wsparcia ze strony tych ludzi, którzy wierzą, że takie media, takie miejsca są bardzo, bardzo ważne. I takim obszarem trochę innym niż wy, no jest słynne OKO.press i przecież oni, jeśli dobrze pamiętam, nie mają żadnych reklam, nie są komercyjni i polegają na wsparciu ze strony odbiorców, więc naprawdę to jest bardzo istotne, no bo mediów komercyjnych to mamy multum, mamy ich pod dostatkiem, więc jak chcemy mieć media niezależne, naprawdę niezależne, to, no to trzeba je wesprzeć, ale bezinteresownie, nie oczekując nic w zamian. Doskonałymi przykładami, że to jest możliwe, są te dwie stacje radiowe znakomite, Radio Nowy Świat i Radio 357. Tak jest. Trzymamy kciuki, liczymy, że też się będą, znaczy mocno się rozwinęły i no, była taka potrzeba, tak? No, jesteśmy za tym, żeby jakby trwały te stacje jak najdłużej. Dobrze, zbliżamy się do końca, więc ja tylko jeszcze na koniec oczywiście puszczę naszą reklamę na przyszły tydzień. Kochani, przypominam, że w przyszłym tygodniu, w poniedziałek Noc na Z, we wtorek pani minister Izabela Leszczyna. To są wszystkie audycje o 19.30. Wyjątkiem będzie wtorek 21, pan Błażej Kmieciak. W środę już mówiłem, ale powtórzę, ogromna przyjemność z mojej strony rozmowa z panią Lizą Michalik, również na YouTubie i pani Marta Wcisło w czwartek. Także serdecznie was zapraszamy. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Znajdziecie też linki do zrzutki, do Patronite'a. Zachęcamy do subskrypcji kanału Macieja Orłosia, bo warto. Jesteśmy, wspieramy. Cóż, Macieju, dziękuję serdecznie za czas, wyrobiliśmy się w czasie, bałem się, że
wydawcy będą dzwonić, ale jest OK. Super. No było ja to tempo teleekspresowe, rzekłbym, także dziękuję serdecznie, było naprawdę niezmiernie miło i mam nadzieję, że jeszcze się nieraz zobaczymy. Ja też mam taką nadzieję, było mi bardzo miło, godzina przemknęła, po prostu przeleciała jak 15-minutowy teleekspres, masz rację. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, ciebie też, dzięki za rozmowę, dziękuję. Udanego weekendu. Dziękujemy bardzo.